Rozpoczynamy 51. sezon w Teatrze Stu, to znaczy jesteśmy jeszcze ciągle w roku jubileuszu, bo 16 rok to jest rok 50-lecia Teatru Stu. Więc wszystko jest niezwykle uroczyste, do tego jeszcze Światowe Dni Młodzieży. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną premierę, która będzie miała miejsce 26 lipca w kościele Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej. Będzie to polska prapremiera monoopery, czyli opery jednoosobowej na sopran i surround, czyli na taki dźwięk wspaniały, który się będzie rozchodził w kościele panoramicznie. Noah Ain, amerykańska kompozytorka, która kiedyś była związana z Teatrem Stu, ofiarowała nam na te dni tą operę, która będzie taką medytacją poświęconą Joannie d'Arc, która mam nadzieję wspaniale otworzy Światowe Dni Młodzieży. No a potem jesień i we wrześniu wspaniała premiera, czyli wrzesień, październik i te najbliższe miesiące to będzie świętowanie adaptacji wspaniałej prozy Jerzego Pilcha, która będzie miała u nas tytuł Inne rozkosze. Baron Więcek, który reżyseruje we wspaniałej obsadzie to przedstawienie. Ja, żeby nie zapeszać, będę teraz odpukiwał w program i prosił Państwa o wielkie zainteresowanie tym przedstawieniem, które będzie głównym spektaklem naszego sezonu. A potem sensacja, bo na wiosnę Andrzej Grabowski, związany z tym teatrem wiele lat temu, wystąpi w przedstawieniu, właściwie jemu poświęconym, według wierszy, wspaniałych wierszy Jesienina, który się nazywał Spowiedź chuligana. Więc zapraszam na ten powrót Andrzeja Grabowskiego do Krakowa na scenę Stu. Nie przegapcie tej okazji. Ale zanim to nastąpi, jeszcze czeka nas wspaniałe zakończenie jubileuszu, które będzie się odbywało pod koniec roku i chcemy wystawić wieczór kolędowy, wspaniałe widowisko kolędowe. Nie zapomnijcie, bo zawsze 20 grudnia w Teatrze Stu odbywa się Wigilia i specjalną mamy niespodziankę na 20 grudnia, więc proszę śledzić nasz repertuar i odwiedzać nasz teatr w tym sezonie następnym, który jest następnym sezonem młodości po tym 50-leciu. Zapraszam do Teatru Stu.